Zobaczmy trzech zawodników przedłużających mur. Kiełbowicz i jest 3-0. Niepewnie interweniował Witkowski. 3-0 prowadzi Legia Arka Gdynia i 3 stracone gole. To się nie wydarzyło 2 maja 2009 roku. Ale no tak. Powiem tak, szkoda jest Witkowskiego, jego setny mecz w Ekstraklasie, a tak naprawdę przy każdym z tych straconych goli mógł się zachować lepiej. Oczywiście, najmniej pretensji do rzutu jest... karnego, do tak, rzutu tak, karnego tak. Wdoliaka, natomiast i bramka Mezengi. No i teraz ten strzał Kiełbowicza, chciał spokojnie złapać tą piłkę, wyśliznęła mu się. Pierwsza bramka Kiełbowicza w tym sezonie.